Patrywacz, by pamięć pozostała, żołnierzom tylko na tym zależy, gdy życie kładą pod ostrze przeznaczenie. Z Kalisza, regionalista Kaliski. I dzięki niemu tak naprawdę dotarliśmy do postaci, słuchajcie, Słuchajcie, Sułkowski zabrał ze sobą na wojnę swojego nauczyciela, tak? Jezuitę. Piara, przepraszam, bo była szkoła pijarów, tak? Założona przez dziada Antoniego Pawła Sułkowskiego w Rydzynie. I tam kształcili się Sułkowscy w tej szkole. Słuchajcie, on wziął ze sobą swojego nauczyciela, który stał się jego przyjacielem. Ignacego Przybylskiego. Człowieka fantastycznego, o niesamowitym umyśle, o niesamowitej wiedzy i szerokich horyzontach. A oto kim był pan Przybylski, ksiądz Przybylski. Proszę, tak, ja bym prosił, żeby nas się sam przyłączał, więc pan powiedział kiedy. A ja już pana zostawiam z słuchaczami. Proszę państwa, mnie z historii księdza Przybylskiego bardziej zainteresowała końcówka jego życia, to znaczy pobyt w Kaliszu. Rzeczywiście był element kołobrzeski, on był kapelanem, najpierw nauczycielem, potem kapelanem księcia Sułkowskiego. Tutaj państwo macie jego właściwe nazwisko, on się nazywał Ropnaś, to znaczy surowe mięso, i najprawdopodobniej po przybyciu do Polski to nazwisko wydawało się tak śmieszne, że on po prostu sobie zmienił na nazwisko Przybylski, znaczy od słowa przybysz. Miał etap poznański, był rektorem szkół poznańskich. Kiedy w roku 1615 powstało Królestwo Polskie, a ta część Wielkopolski znalazła się jako Wielkie Księstwo Poznańskie pod panowaniem króla pruskiego, jako osoba nieznosząca Prusaków, przeniósł się do Królestwa Polskiego i był rektorem w Płocku. W roku 1819 przeniósł się do Kalisza. Dlaczego do Kalisza? Otóż Kalisz w tym okresie, to jest w latach 1615-1830, to jest złoty okres historii Kalisza. Skąd to się wzięło? Kalisz jako miasto nadgraniczne spodobało się carowi Aleksandrowi I, który postanowił, że to będzie taka wizytówka, reprezentacyjne miasto, pierwsze miasto, które będą odwiedzali przybysze z zachodu. W związku z tym wiele w Kalisz inwestowano. I tak, w czasach księstwa warszawskiego Franciszek Gajewski pisał o Kaliszu coś takiego. Miasto słynne ze szczurów. Tak? W czasach Królestwa Polskiego siostra Chopina napisała coś takiego pod imieniem Józia. O, jakie to piękne miasto ten Kalisz. To coś bardziej do Warszawy podobnego. Jakieś to domy, pałace, szerokie ulice, co ludzi. Prawdziwie, żebym nie wiedział, że wyjechałem z Warszawy, to bym myślał, że do niej wjeżdżam tylko innymi rogatkami. No i rzeczywiście dzięki carowi Aleksandrowi I wniesiono szereg reprezentacyjnych gmachów, a więc Kalisz był takim bardzo rozwojowym miastem, co niestety wraz z powstaniem listopadowym bardzo szybko się skończyło. O tym, jak Kalisz się zmienił, świadczą te dwie ilustracje. Tak? Rok 1997, rynek w Kaliszu i 35, parę lat już zupełnie inne miasto. A w tle na jednej i drugiej ilustracji widać kościół świętego Mikołaja, w którym Ignacy Przybylski został proboszczem. Do Kalisza sprowadził księdza Przybylskiego młody, bardzo operatywny prezes Komisji Wojewódzkiej Józef Radoszewski. To sam też bardzo ciekawa postać. Ten Józef Radoszewski był mężem bratanicy generała Zajączka, który znów mieszkał w Opatówku, namiestnika Królestwa Polskiego. A postać księdza Ignacego Przybylskiego polecił Radoszewskiemu Stanisław Kostka-Potocki, minister oświaty, do ostatniej chwili jego ministrowania. Minister jest najbardziej znany z takiej książki Podróż do Ciemnogrodu, on był archeolog. Znany też był ze swojego antyklerykalizmu, to jest bardzo ważne w tej historii. Tak więc te dwie osoby sprowadziły księdza Przybylskiego do Kalisza. Księdza Przybylskiego mógł niewątpliwie skusić dobre warunki, które zapewniano jego osobie.
powstał zupełnie nowy budynek szkolny. To jest właśnie ten budynek szkolny, Szkoła Wojewódzka z roku 1819. Jemu jako rektorowi podlegało całe szkolnictwo kaliskie poza korpusem kadetów. Szkolnictwo elementarne, pensje żeńskie. Tutaj macie jedyny Państwo, jedyny portret księdza, księdza Przybylskiego. Co ciekawe, on jako rektor nosił się po świecku. Nie chciał chodzić jako ubrany jak ksiądz, co w Kaliszu, mimo wszystko niewielkim mieście, już robiło pewien skandal. Całe miasto znało jego granatowy płaszcz, w którym zawsze chodził, a jeszcze on był człowiekiem bardzo wysokim, tak, potężnym, był bardzo dobrze widoczny. Miał bardzo, bardzo surową twarz, był taką bardzo charakterystyczną postacią ówczesnego miasta. No i zagospodarował się w tej szkole. Proszę Państwa, tutaj pokazuję taki charakterystyczny budyneczek w tej szkole zbudowany. To jest kozak, czyli miejsce, gdzie niepokorni uczniowie, źle się zachowujący, byli po prostu zamykani, karani. Ówczesna szkoła, tak, była tak naprawdę miejscem, no, dla uczniów tortur. I można powiedzieć o księdzu Przybylskim mnóstwo dobrych rzeczy, ale niestety on w okrutny sposób bił uczniów. Tak? W okrutny sposób. I właściwie we wszystkich pamiętnikach to się pojawia. Był wspaniałym nauczycielem i wspaniałym człowiekiem. Uczniowie go kochali i tak dalej, i tak dalej. Ale wszyscy się go potwornie bali. Co więcej, jeżeli uczeń był ubogi, to on jeszcze większe kary nakazywał, bo mówi tak, to jest ubogi uczeń, a więc on będzie żył ze swojego umysłu, więc on musi być najlepszym, tak? A bogatszym raczej miał taki swój zwyczaj, jak kogoś dopadł na jakimś przestępstwie, to zaraz mówił, oj ty hajdamak, tak? Czyli hajdamak to tacy ukraińscy zbójcy, taka ludność, która napadała na wsi. To oj ty hajdamaku, ja cię zaraz ukażę. I tutaj Państwo patrzycie taki wierszyk, fragment wiersza Kanderberego Tymowskiego, Oda do brzuchu, i tutaj się bucha i pojawiają się karmelki Lessera. To były takie karmelki, które ksiądz Przybylski bardzo lubił. I miał coś takiego zwyczaju mówić, jak kogoś złapał, to już trzymał tego delikwenta i mówił tak. Ja cię teraz poczęstuję karmelkami Lessera. I te karmelki Lessera, proszę Państwa, to polegało na tym, że on był klucz i uderzał z całej siły ucznia w palce. Podobno tak, że aż palce puchły. Ale proszę pamiętać, że to były typowe metody szkolnictwa, więc jeżeli jakiś nauczyciel nie bił, to właśnie uczniowie go wspominali za to, że nie bił. I to jest takie charakterystyczne. Z jednej strony właśnie wspominano, że wielki patriota, także wspaniały człowiek, ale w każdym pamiętniku pojawi się to samo. Bił. Był również surowy dla nauczycieli. Tak? I był takim człowiekiem, no właśnie, przez to pewno był charakterystyczny. Proszę Państwa, proboszczów Kościoła Świętego Mikołaja, bo on był rektorem szkoły wojewódzkiej i proboszczem Kościoła Świętego Mikołaja, tych proboszczów przez całą historię Kalisza przewinęło się ponad 40, tak? Ale co tylko takie nazwiska, tak? Ufundował ołtarz, prawie tam mszy, coś takiego. A ksiądz Przybylski właśnie, jest o nim dosyć dużo różnych fajnych wspomnień z żywą cały czas postacią. Jeden z nauczycieli miał bardzo niewyraźny charakter pisma. Księdza Przybylskiego to strasznie denerwowało i wezwał go do siebie. I pyta się go tak, co do tego jest pismo? A na to ten nauczyciel mówi za gramatyką języka polskiego księdza Kopcińskiego, że jest to głos pisany, umożliwiający obcowanie z ludźmi z najdalszych miejskich biegów. Księdza Przybylski mówi tak, to pana głos jest niesłyszalny, bo ja pana nie potrafię przeczytać, tak? Proszę Państwa, mimo to uczniowie go cenili za potężną wiedzę. W szkole wojewódzkiej uczył historii starożytnej i matematyki, bo właśnie miał takie zainteresowania matematyczne. A przede wszystkim cenili go za patriotyzm, tak? Takim wielkim zaszczytem było to, jeżeli on ucznia pochwalił i pocałował po policzek. Co roku, na koniec roku szkolnego, wydawano taki druk na popis publiczny uczniów, tak,
gdzie rozdawano nagrody. Jeden z profesorów miał swój wykład, taki coś w rodzaju na uniwersytecie jest rozpoczynający. No i tutaj akurat jest książka, na której ksiądz Przybylski się wpisał, że jest to książka ofiarowana za dobre obyczaje. Co ciekawe, mimo że sam mówi, że ma taki, że o tym ładnym charakterze pisma, to tego szczególnie tego pięknego charakteru pisma nie widzę. Proszę Państwa, w Kaliszu był też korpus kadetów. Ksiądz Przybylski nie uczył kadetów, ale oni mieli zwyczaj mu salutować albo prezentować przed nim broń, jak on gdzieś szedł na spacer. To się wzięło stąd, że on miał wielką wiedzę matematyczną i balistyczną i bardzo często pomagał tym uczniom w zadaniach związanych z balistyką. Tutaj jest ilustracja przedstawiająca, to jest młody kadet z korpusu galickiego. Tutaj jest korpus kadetów. Za tym korpusem kadetów rozciągały się tak zwane łęgi kadeckie. Tam kadeci ćwiczyli, a ksiądz Przybylski był też takim prekursorem zdrowego trybu życia. Zuczyn zabierał swoich uczniów na taką jakąś grę związaną z piłką. Tak? Uczniowie, którzy go kochali, trochę się na nim mścili za to bicie, ponieważ uderzali go z całej siły skórzaną piłką. Zadawali mu potężny cios. No i są właśnie te największe zainteresowania księdza Przybylskiego. Wydał dwie książki, jedną właśnie geometrię, a drugą artymetykę. Tak więc był uczonym matematykiem, znowu, proszę Państwa, siedem języków. To się też wiązało z tym, że on w czasach powstania kościuszkowskiego, nie brał udziału w powstaniu kościuszkowskim, ale ponieważ szkoły, w których uczył, były zamknięte, powędrował sobie przez całą Europę. Teraz o księdzu Przybylskim jako proboszczu kościoła świętego Mikołaja. Właściwie to proboszczo pewno mu trochę ciążyło, dlatego że przybył do kościoła, który tak naprawdę był zrujnowany, pozbawiony wieży, zapadający się w ziemię. I tak. Tego księdza całe właściwie życie zanim się ciągnęło coś takiego, że jakiś ateusz, że to taki chów XVIII-wieczny, oświeceniowy ksiądz, tak, że chodzi po świecku ubrany, też inni księża go nie za bardzo tolerowali, ale jednocześnie ten człowiek wydał wielkie sumy pieniędzy właśnie na ratowanie, na remontowanie kościoła świętego Mikołaja. Można też o księdzu Przybylskim powiedzieć, że troszkę był prekursorem ochrony zabytków w Kaliszu. Otóż oglądając swój kościół, w tym kościele znajdował się obraz Rubensa, oryginalny obraz Rubensa, zdjęcie z krzyża już nieistniejący w tej chwili, ale to księdza Przybylskiego nie zainteresowało. Zainteresowała go płaskorzeźba na ławie przedstawiająca zgilotynowanie jakiejś osoby. I ta płaskorzeźba w ogóle zrobiła w tamtym okresie wielką karierę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mieli cały czas w pamięci wydarzenia rewolucji francuskiej. Tak? No i mówi się tak, we Francji wynaleziono gilotynę. A teraz mogli Polacy powiedzieć, tak, że to oni wynaleźli gilotynę. Że ta płaskorzeźba udowodzi, że Polacy już znali tego typu narzędzie kaźni. I wielkie zainteresowanie było tą płaskorzeźbą. Ksiądz Przybylski zdecydował się ją ochronić w taki sposób, że ściągnięto ją z tej ławy, ta ława nie istnieje, i przekazano ją do świątyni Sybilli w Puławach. Zresztą w Puławach do tej pory ta płaskorzeźba się znajduje. W tamtym czasie datowano ją na średniowiecze, dziś wiemy, że to jest płaskorzeźba XVII-wieczna. Również on ofiarował do księżnej Czartoryskiej cegły, tak, z kościoła świętego Mikołaja i dachówkę i chyba do dnia dzisiejszego to jest murowane. A w Kaliszu zostawiono tylko odlew tej płaskorzeźby, który zresztą umieszczono w zbiorach szkoły. Ksiądz Przybylski od roku 1824 zajmuje się już tylko, rezygnuje ze szkoły, zajmuje się już tylko sprawami kościoła świętego Mikołaja. Mieszka na proboszczu będącym dawnym klasztorem kanoników lateranańskich. Ten budynek ratuje, ale w taki specyficzny
specyficzny dla nas sposób, ponieważ obiekt gotycki zostaje kompletnie przebudowany, a ksiądz Przybylski funduje do niego portal, tu widoczny na ilustracji. No i ponieważ cały czas gdzieś uważano go za takiego podejrzanego duchownego, tak? Bo co to za duchowny, co chodzi po świecku, ciągnęła się za nim opinia, że on jest w ogóle masonem. Jedni mu przypisywali, że należał do loży masońskich Hesperus, inni chcieli z nim widzieć, wręcz członka Towarzystwa Patriotycznego. Obydwie informacje nie są kompletnie potwierdzone. Być może masońska legenda księdza wzięła się stąd, bo praktycznie żaden źródło tego nie potwierdzał, stąd, że branie, tak, tutaj w portalu jest po prostu oko opatrzności. No to jest chrześcijański symbol, może by występować w kościołach katolickich, ale być może później z perspektywy czasu dopatrywano się w tym jakiejś symboliki masońskiej. Co ciekawe, zachował się spis, jak żył ksiądz. Po jego śmierci sporządzono spis dokładny, co się w jego domu znajdowało. To był całkiem obszerny dom. W piwnicy znajdowało się 60 butelek wina, tak? Zresztą on był sławny właśnie z dobrego smaku. Dość wygodnie, że tak powiem, żył. Wielką pasją księdza były książki. Tak? I to wcale nie były pobożne książki, ponieważ w jego zbiorach między innymi znajdował się Dekameron. Wszystkie dzieła Woltera. Wszystkie dzieła Jana Jakuba Rousseau, tak? Tutaj jeszcze jedna rzecz, medal z okazji otwarcia uniwersytetu. Pięknie zachowane, po prostu są w tym mieszkaniu posiadał, ponieważ po jego śmierci notariusz sporządził dokładny spis. Jego biblioteka liczyła ponad 360 książek w różnych językach. Wiadomo też, została rozproszona niestety, choć być może książki z biblioteki księdza będą się znajdowały, bo jest on miał zwyczaj robienia notatek na marginesach. Tak? I być może je podpisywał, nie jest żadna znana książka z jego biblioteki, spisy są dosyć dokładne. Wiadomo też, że posiadał jeden z licznych podpisów dzieł Jana Długosza pochodzący z XVII wieku, który ofiarował do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tutaj znajomi księdza Przybylskiego, właściwie przełożeni. Kalisz został biskupstwem, powstało biskupstwo kujawsko-kaliskie, jeszcze został przez krótki okres czasu rezydowali tutaj biskupi kujawsko-kaliscy. Biskup Andrzej Wołowicz i teraz jaka różnica poziomu. Biskup posiadał w swoich zbiorach, którego śmierci wykazano 25 książek. Tak? Następnym jego przełożonym był Józef Koźmian. I generalnie ksiądz Przybylski nie lubił innych duchownych. Jakoś tak było, że nie mógł się z nimi dogadać. Potrafił się dogadać tylko ze swoim wikarym, który wcale nie był uczonym człowiekiem, bo zajmował się struganiem klatki. Przyjaźnił się też z przeorem Bernardynów, który nazywał się Szagraf, to się różnie tam nazwisko jest wpisywane, też człowiekiem bardzo uczonym, o którym znowu w Kaliszu mówiono, że jest potomkiem bawarskiej rodziny królewskiej, która się jakoś dostała do Kalisza. Sprawa do dnia dzisiejszego niewyjaśniona. No i jeszcze z jednym zegarmistrzem się przyjaźnił. Proszę Państwa, no to jest pokolenie, bo to znowu jest ten problem. To jest to pokolenie napoleońskie, które doświadczyło ileś razy klęsk, tak? I oni już w czasach Królestwa Polskiego, po pierwsze, na początku Królestwa Polskiego myśleli, że to będzie rzeczywiście taka prawdziwa Polska, w której car będzie królem. Ksiądz Przybylski w powstaniu listopadowym zajmuje takie dosyć ostrożne stanowisko wobec powstania listopadowego, bierze udział w tych władzach, jest przez Rosjan uważany za osobę nieprawomyślną, ale w roku 1833 czy to zmuszony, czy nie mając wyjścia, tak? Wita cara Mikołaja II wspaniałą przemową w kościele świętego Józefa, za co dostaje zresztą order świętego Stanisława III Klaski, który właśnie widocznie jest car Mikołaj II, kościół świętego Józefa, a tutaj akurat to niestety nie jest rok 33, ale 35, kiedy w Kaliszu odbywa się wielki zjazd monarchów. Umiera ksiądz Przybylski w 1838 roku. Jest zima, jest listopad i mimo, że pogrzeb jest dosyć okazały,
Parę lat później nikt nie potrafił wskazać, gdzie ten sławny, znany nauczyciel jest pochowany. Biograf księdza Adam Chodyński podaje dwie wersje. Jedna mówi o tym, że ksiądz był pochowany, jak tak pisze, że ksiądz jest pochowany w katakumbie muru po prawej stronie od wejścia. No i tylko tyle. I rzeczywiście, proszę Państwa, kiedy się patrzy na mur przy bramie, to widać, że ten mur jest bardzo gruby, że są po prostu miejsca na trumny. To jest jedno miejsce, w którym wskazywano, że ksiądz Przybylski jest pochowany i taki groby się zachował, chociaż rzeczywiście co to znaczy po lewej, po prawej stronie od wyjścia, czy od tej strony, prawda? Po jednej stronie się takie konstrukcje na trumnę zachowały. Też sam Chodyński pisze, że pochowano go w grobie przyjaciela zegarmistrza Jeremiasza Wagnera. Taki grób w tej chwili na tym cmentarzu nie istnieje. Tutaj przy okazji śmierci księdza, kiedy spisywano majątek, zaraz pojawili się krewni, którzy udowodnili, że są spokrewnieni z księdzem, a więc znamy też ładnie drzewo genealogiczne księdza. I wreszcie, proszę Państwa, jest kolejna wersja pochówku księdza Przybylskiego. Jednym z jego uczniów, poznańskich uczniem był Marceli Motty, taliskim najbardziej znanym chyba był Teodor Tryplin, to był taki pisarz, właśnie prekursor fantastyki, i on przyjechał na cmentarz w Kaliszu i szuka grobu księdza i nie może go nigdzie znaleźć. No to się pyta grabarza, a gdzież pochowano sławnego księdza Ignacego Przybylskiego? Spytam grabarza, gdzie go pochowano? Nikt tego nie wie, odpowiada zagadniony. Coś przed 8 laty liczni jego uczniowie, przypomniawszy sobie zasługi księdza Opata, chcieli wnieść pomnik nad jego zwłokami. Szukano ich na miejscu wskazanym przez obecnemu pogrzebowi przyjaciela. Kopano i wydobyto jakiegoś oficera w mundurze. Kopano w grobach przyległych, tu kobieta w atłasie, tu młodzieniec we fraku, tam młoda niewiasta w muślinie, wreszcie dziecko. Koniec końcem nie znaleziono olbrzymiego wzrostem księdza Opata. I ten Teodor Tryplin pisze też takiego na koniec, z bardzo pochlebną opinią. On był protestantem. I on mówi tak, że ten paradoks, że on protestant płacze w Kaliszu nad losem katolickiego księdza. No ale właśnie, ta nieprawomyślność księdza Przybylskiego jest bardzo interesujące źródło, kompletnie nieweryfikowalne. Otóż jest taka książka w języku angielskim, wydana w roku 1849, Papiestwo w Polsce, napisana przez protestanckiego księdza Joanna Teodora, to jest napisane, i on pisze coś takiego, że nie wiadomo skąd on ma takie wiadomości, ale on pisze coś takiego, że kiedy ksiądz Przybylski miał się spowiadać, to powiedział, że on się nie wyspowiada, ponieważ on się może wyspowiadać tylko przed Bogiem. To katolicy księża odebrali jako przyznanie się do protestantyzmu, tak? No i to źródło podaje, że księdza Przybylskiego pochowano na drodze. Tak? Czyli kolejna wersja pochówku. No i później jest napisane coś takiego w tym źródle, że ale jego przyjaciele protestanci zabrali zwłoki i pochowali go na cmentarzu protestanckim, wystawili mu wspaniały grobowiec. Ta ostatnia wersja wydaje się najmniej prawdopodobna, bo i samo źródło jest niepewne. Trzeba by dojść, skąd ten Jan Teodor takie sensacje tutaj odnalazł. Ale w tej sytuacji wersja pod murem kościoła i rzeczywiście... Może być coś takiego, też o tym myślałem. No, też o tym myślałem. Ani nie był na cmentarzu, ani nie był poza cmentarzem. Też o tym myślałem. W sumie jest rozmowym rozwiązaniem. No i właściwie taki świadectwo wydał mu inny, zasłużony, ale też zeświadczony ksiądz Stanisław Staszczyk. Zatem myślę, że tutaj... Na tym marszu, że pamięć pozostała. Gdy życie kładą, podostrze przeznaczenia, dobrem narodu jego cenę się mierzy.